Cześć! Jakiś czas temu przesłano mi do przetestowania słuchawki bezprzewodowe Bluetooth o nazwie Pamoo Slide Mini. Na pierwszy rzut oka, tuż po rozpakowaniu, pudełko nie wygląda jak typowa chińszczyzna. Zaskakuje bardzo dobrą jakością wykonania i trwałością materiałów. Po otwarciu mamy dwie słuchaweczki oraz pojemnik do przechowywania i ładowania słuchawek. W pudełku znalazły się również niezbędne gadżety, takie jak kabel zasilający typu C, zapasowe nakładki na słuchawki, etui do przechowywania oraz instrukcja obsługi. Jeśli chodzi o pojemnik zasilający na słuchawki, bardzo miłe zaskoczenie. Klapka, która się sama domyka. Ładowanie zarówno indukcyjne, jak i poprzez kabel USB typu C i z przodu diody świadczące o poziomie naładowania. A teraz przejdźmy do samych słuchawek. Parowanie ich z urządzeniem jest dziecinnie proste. Wystarczy kliknąć paruj na urządzeniu i słuchawki są już gotowe do użycia. Słuchaweczki uaktywniają się tuż po wyjęciu z opakowania. Słyszymy komunikat Power On i natychmiast są gotowe do użycia. Co mogę powiedzieć o samych słuchawkach? W moich uszach trzymają się dosyć dobrze, są wygodne i nie stanowią żadnego dyskomfortu, jak również nie uwierają. Pierwszy bardzo ważny aspekt użytkowania tych słuchawek, do którego trzeba się przyzwyczaić, jest taki, że nie możemy ich dociskać w taki zwykły sposób, jak robimy to w przypadku innych słuchawek dousznych, bo ten ruch rozłącza nam po prostu urządzenie. Więc ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że nie w taki sposób, a łapiemy za te dolne tutaj czułki i dociskamy. W sytuacji, kiedy one nam się troszeczkę poluzują, dociskamy je tym ruchem. Dla mnie to nie stanowi problemu, przyzwyczaiłam się do tego w ciągu jednego dnia i pamiętałam przy każdym użyciu, że dociskam tak, a nie dociskam tak. Kolejna rzecz to dźwięk z tych słuchawek. Ponieważ ja jestem muzykiem i nie słucham muzyki na słuchawkach dousznych, a jeżeli muszę już czegoś posłuchać na słuchawkach, są to słuchawki nauszne. Tak więc nie mam doświadczenia w słuchaniu muzyki w słuchawkach dousznych, ale jeśli chodzi o słuchanie audiobooków, wydaje mi się, że powinny całkowicie wystarczyć. Także ja na pewno będę je używała do odsłuchu audiobooków. Kolejnym moim testem było sprawdzenie, jak te słuchawki trzymają się w uszach, czy nie wypadają podczas ruchów głową, podczas tańca, czy biegania. I tutaj również miłe zaskoczenie, ponieważ okazało się, że przydadzą mi się świetnie do treningów ze skrzypcami i ćwiczenia choreografii, kiedy to muszę mieć niezależne źródło muzyki, nie mogę być ograniczona kablami, tak więc wydaje mi się, że będą się spisywały tutaj idealnie. Niecałe 200 zł, charakteryzujący się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.
Tak więc ja polecam Wam te słuchawki. Myślę, że warto zaryzykować i kupić je ze strony producenta, do której link będziecie mieli w opisie tego filmu.